Siemanko, z tej strony Kamil, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj sobie zagramy w Battlefield Hardline. Zagramy tutaj na mapce Plantacja. Będę tu używał M16A3. I chciałbym odpowiedzieć na nominację Magika, czyli na The Person Behind the Games, czyli coś, opowiem coś o sobie. Może już wiecie, niektórzy pewnie już wiedzą coś o mnie, a niektórzy jeszcze tego się dowiedzą. Jak wiecie, to mam... mam na imię Kamil, mam 27 lat, mieszkam obecnie w Holandii, w miasteczku takim zwanym Schiedam, tak po holendersku to wymawiając, a wszyscy tutaj tak Polacy wymówią na to Schiedam, więc jak zwał, tak zwał, a z Polski pochodzę z okolic Sandomierza. Bardzo piękne rejony, polecam odwiedzić. Co tam mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście interesuję się sportem. Czynnie już go nie uprawiam niestety. Bo nie ma jakoś możliwości i czasu za bardzo tutaj. No, praca jak praca. Trzeba pracować w sumie po to, co się przyjechało. Więc czasu tak głównie na rozrywki nie ma, ale starczy tyle co na konsolę. A jaki sport? Czynnie uprawiałem piłkę nożną. Zaczynałem swoją karierę grając na lewej pomocy. Później trafiłem na prawą obronę. Tam dałem dość długi czas, aż w końcu trafiłem na bramkę. I też tam troszkę zabawiłem na tej pozycji bramkarza i tak zostało. Skończyłem karierę jako bramkarz. Karierę. Co tam jeszcze? Jak moja przygoda z grami wideo się zaczęła? No, zaczęła się oczywiście od poczciwego Pegasusa, którego dostałem już na komunię. Później tak długo, długo nic. Była później Amiga. Potem co było? Później dość często grywałem u kolegi na PlayStation 1. Tam był mój jedny pierwszego mojego Metal Gear Solid Snake. Dość niedługi czas go wciągnął. A to wiesz, to tam tylko u kolegi było. Co tam było jeszcze? Któryś Rainbow Six. To była ciekawa, wciągająca gierka. Później na PlayStation 2 nie miałem okazji grywać. Dopiero później się pojawił u mnie PC. To już było dopiero w szkole średniej. Tutaj mi troszkę nie poszło. W szkole średniej dopiero się pojawił PC. Ale tam oczywiście co było? Główne moje gry, projekt EG, jeśli ktoś kojarzy. I co tam jeszcze było? Oczywiście GTA San Andreas. Counter Strike 1.6, odrobinę grałem, ale to odrobinę. Z sąsiadem. Głównie, a tak to, bo nie miałem innej opcji grać jak tylko Polanie, to... Nie było jak. Pierwsza praca. Pierwszą pracę zacząłem w wieku 16 lat. Była to praca w cegielni, czyli praca fizyczna. A teraz już robię któryś tam rok w Holandii. Siódmy dokładnie. Teraz po skończeniu szkoły, technikum budowlane i po napisaniu matury. Oczywiście zdana. Całe szczęście, bo matmy jeszcze wtedy nie było. Wyjechałem do Holandii i tak pracuję. Pracuję na szklarni przy pomidorach. O, jakiś czas pracowałem też przy kwiatach doniczkowych. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? O konsoli. Pierwszą moją taką zmyślnie kupioną konsolą było PlayStation 3. Była w zestawie
W zestawie to było Skillson 3. Też tam próbowałem swoje sił w snajperem, oczywiście. Ale tam mi nie szło, więc troszkę zrezygnowałem z tej gry. Myślę, że tak samo było z Battlefieldem, ale tam technik miał RPG-a. Wybrałem technikę zamiast snajpera. Mi się troszkę pozmieniało, znaczy gra mnie wciągnęła, poznałem ludzi, tych, z którymi teraz gram do tej pory. Całe szczęście. I tak się ciągnie. Dalej. Później kupiłem jeszcze Xboxa 360. A no i teraz pojawiła się zaraz po premierze PlayStation 4. Za którą bardzo, bardzo dziękuję Petrusiowi oczywiście. Tutaj nie wiem, jak on mnie minął, ale ja nie mogłem zabić. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak się moja kariera na YouTubie zaczęła? No, nie wiem, jakoś. To. Jak to się zaczęło? Na pewno to wszystko dzięki Yoshiemu. Znalazłem się tutaj na YouTubie. Mnie zaciekawiło, jak on robił te filmiki. I tak. Łatwo mu się gadało, wszystko łatwo mu przychodziło, tak mi się przynajmniej wydawało. A cóż, spróbuję. Sam sobie myślę, a tu, o, nie jest tak łatwo skomentować jakiś film, który trwa 10 minut albo i więcej. Nie jest takie proste. Co tam jeszcze? Takie było założenie, nie? Na początku. Później kupiłem nagrywarkę, spróbowałem jeden filmik komentować, był jeden filmik, a później miałem wrzucać tylko gameplaye z meczów klanowych. Jeszcze byłem wtedy w weedach, tak zwany Smoke Weed Bastards. I tak zleciało później się klan rozpadł. Ja zostałem z nagrywarką, więc próbowałem coś tam nagrywać. Ale tak głównie moja kariera bardziej się zaczęła na YouTubie przy PlayStation 4. Była możliwość nagrywania, to już tak więcej wrzucałem tego i nagrywałem. Moją pierwszą nagrywarką był HPG HD PVR. Teraz używam Avermedi LGP Lite i całkiem dobrze się nagrywa. Też to widać, widzicie materiały. Szkoda, że nie ma 60 klatek, ale co tam. Nie można mieć wszystkiego. Do obróbki wideo używam Camtasia Studio 8, 8.2 chyba to jest teraz wersja. Nie wiem dokładnie, ale daje radę. Jest prosto w użyciu przede wszystkim. A z Sony Vegasem tak próbowałem, ale jakoś. Może jakbym za bardzo się przyzwyczaiłem do tej Camtasii, dlatego tak. Nie, trudno mi przejść na inny program. Więc wiecie jak jest. Film się już powoli kończy. No tutaj jest awans. Teraz to 11 level. Filmik się kończy. Znaczy materiał się wideo kończy. To ja też będę kończył powoli. Chciałbym oczywiście zaprosić na mojego Facebooka. I tam link znajdziecie w opisie. Zapraszam również do lajkowania i subskrybowania. Oczywiście zapomniałem wyzwać kolejnych, dać nowych nominacji. Oczywiście kolejnymi nominacjami jest Chat Player, Spoko Kolo i Forever Alone. Powodzenia, panowie. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie pierwszy raz, zasubskrybujcie. Na pewno nie pożałujecie. Więc zostawiam Wam z końcówką gameplayu, a ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć. Let's go.